Dobry, drodzy państwo! Czas szybko leci, sezon wegetacyjny, no nieubłaganie dobiega końca. W naszej szklarni, no już resztki pomidorów pozostały na roślinach, podobnie jest z paprykami, bakłażanami. Dostajemy jednak zapytania, czy pod koniec wegetacji roślin można. Przy istniejących roślinach, które jeszcze rosną, zastosować odkażanie szklarni z wykorzystaniem siarki. Drodzy Państwo, z racji tego, że to już koniec sezonu, no to możemy, jak się to mówi, zaryzykować. Pokażemy Państwu, co się stanie, jeżeli w takiej oto szklarni użyjemy siarkę do odkażania powierzchni. Pierwsze co jednak musimy zrobić, to zbieramy wszystkie pomidory, które nadają się jeszcze do przerobu. A kolejne etapy zobaczycie Państwo za chwileczkę. Drodzy Państwo, no i pusto praktycznie pusto tam jakieś niedobitki nam zostały pomidorków na roślinach już ich nie wykorzystamy. To, co miało być zebrane, zostało zebrane. Drodzy Państwo, pamiętajcie też o tym, że jak Wam zostają pod koniec sezonu zielone pomidory, one są jak najbardziej jadalne. Można z nich choćby zrobić sobie sałatkę z zielonych pomidorów. Także niedojrzałe, także są przydatne do wykorzystania kulinarnego. Tak więc, zabieram pomidory. Szklarnia z jednej strony zamknięta, no i wnosimy siarkę. I zobaczycie, drodzy Państwo, co się tutaj stanie. Drodzy Państwo, mija 12 godzin od odpalenia siarki w szklarni. Proszę, zobaczcie efekt. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, czy pisaliśmy. Nie odpalaj siarki, nie odkażaj tunelu szklarni, gdy wewnątrz masz jeszcze rośliny żywe. To są już, szanowni państwo, trupy. Nic z tego nie będzie. Więc już wszyscy widzimy, nie trzeba powtarzać po nas, że odpalanie siarki. No to jest jednak zła decyzja, gdy wewnątrz mamy rośliny, z których jeszcze coś byśmy chcieli zebrać. No chyba, że tak jak, jak my. Nie chcecie nic z tym robić. Ale w tym wypadku. Lepiej najpierw usunąć rośliny, oczyścić szklarnię, wyczyścić choćby poliwęglan, wyczyścić folię, i dopiero wtedy bawić się z odkażaniem. Czy to za pomocą siarki, tak jak i my, czy też na przykład z użyciem innych preparatów dedykowanych do oczyszczania osłon. Decyzja należy do państwa.